Siemano mordy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Jest to drugi odcinek czwartego epizodu z Żywych Trupów o nazwie Za Każdym Rogiem, także lecimy z fabułą. Aha, no, tego młodego wynosimy na rączkach. Śliczny, prawda? Po mamusi poszedł. No i gdzie go damy? Aha, do dołka z piesełem, no trudno. Jak już wykopane. Smutna co prawda historia, ale to tylko gierka. Kurczę, z pieskiem, przyjacielami pewnie byli za młodu, że tak powiem. No. Także razem będą tam sobie spali, grzecznie. Okej, to co? Zakopmy teraz ekipę. Coś będzie na tym zamku z pewnością, bo kadr został tak złapany na ten... To był zamek, czy co to jest? Kościół, kościół, może kościół to był. Albo jakaś katedra? No spójrzmy jeszcze raz na niego. No nic stary, kop. Myślałem, że się rozmyśli, wiecie? Kopiemy, kopiemy, nie patrzymy. I co? O co chodzi? Aha. Chodzi o to, że ma być taka smutna atmosfera. No dobra. Jeszcze raz na niego spójrzmy i co? Co ono, żyje czy o co tutaj chodzi? Dobra, kopiemy, kopiemy. Co teraz na skarpetkę mam popatrzeć czy go w tego? Palca u nogi uszczypnąć. Jest, patrz, było coś. Zabiję cię. Tego gościa, żebym wystraszył, nie? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Man. Good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. O no właśnie, to jest zasadnicza różnica. Gadał przez krótkofalówkę facet. Kimmy? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing. But the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. Im szybciej wyruszymy, tym lepiej. Nie chcę mi się szukać jakichś tam supplies'ów. Well then hell, what are we waiting for? I'll go get my stuff. No, Ben, you'll only slow us down. Lee and I can go scout the river while the rest of you get ready to move out. You stay behind with Krista and Omid. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Zostań i pomóż. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch. Ona musi tutaj zostać. Ona musi być bezpieczna. You said I'm supposed to always stay close to you. I know it. It's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything.
So, you're just gonna leave me on the bench here? Zostań i chroń. Pilnuj Omida. O. Clementine lepiej on nie chroni, bo jak będzie on chronił, to o Jezus. He's got Krista for that. If it comes down to it, I can't rely on Krista to do what has to be done. Not with Clementine in the same house. You understand what I'm saying? Yeah. You can count on me. Good. Good. Dobra, jak good, to idziemy. Nie trzaskać drzwiami, proszę. Wczytywanko. Infekcja. East Bay, Lincoln Street. Dobra. Nawet koła pokradli, no widzisz? Albo się spaliło. Nie, jakby się spaliło, to by felgi były. Na klockach stoi. Coś Kenemu, wiecie? Zwara na celach się robi. Trzeba na niego chyba troszeczkę uważać, bo on już racjonalnie raczej nie myśli. Chcesz pogadać? O. Hey, so you want to talk about it? About what? About what happened back there in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. No, czub. Czub się z niego robi. Ice. I znowu ten. No dokładnie, może być. Mhm. Mamy jedną broń, a jest nas ilu? What in the hell is going on? Może wyświadcza nam przysługę. O. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for you. Good one. Dobre. No dokładnie, dobre. To mu wyszło. Ten ostatni nas zobaczy, coś czuje. Let's keep moving. Patrz. Nie, jednak nie zdążył. Myślałem, że nas zobaczy. Still nothing moving behind us. I think we're... No i co? Oh my God. Aha. There's gotta be a boat. There's gotta be. Pora na plan B. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan, Lee. This is our best and only shot. You said so yourself back at the house. You agreed with me. No yeah, tak. That was before we. No jest jakaś łódka, ale ona w połowie jest zanurzona. Uderzyła w jakiś słup. This one might still be salvageable. Obyś miał rację, dobra. You better be right about this. Ta łódź jest rozjebana. Nie, tego nie będę mówił. I'm a fishing captain, not a miracle worker. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. No dobra. Okay. Idziemy rzucić okiem przez teleskop. No, jestem ciekaw, czy coś tutaj znajdziemy. Gdzie ten teleskop? A, ponabijanie na pale są. Zombiaczki. Stay out. Tego nie przetłumaczyli już. Great. Needs a quarter to work. Ćwierć dolarówki teraz potrzebuję. I co, mam szukać tutaj rentgen po kieszeniach robić zombiakom? No nieźle, nieźle. What a
is this meant to be? Some kind of warning? Who'd do something like this? Ja nie chcę do nich strzelać, ja chcę ćwierć dolarówkę dorwać. No jest troszeczkę ich, co? Tych zombiaczków. Dobra. No, to po co ten pistolet się tutaj pojawia? Po co ten pistolet się tutaj pojawia? Są wszędzie, Dow, coś tam, no, faktycznie. Sprawdźmy teraz. A czekaj, mogę tutaj wejść? W tą uliczkę? Ty, mogę. Rewelacja, idziemy dalej. No i co? Tylko tyle? Okej, wracamy. Teraz w prawo. Znowu to oznaczenie. Tutaj w kasie coś będzie, uwaga. No hello, hello. No wow, raczej wszystko oszwabili już. Okno. Jakbym tutaj wskoczył. Tam wcisnął się przez okno. To może jeszcze coś by z tego było. Okej. Okay. Idziemy tutaj, do samochodzika. Jest maszyna, ty. Na gumę jakaś. Nie, parkomat. Parkomat. Pociąg. Okej, samochodzik. Na co ty chciałeś nim jechać? Dobra. A, zobacz, teraz możemy użyć klucza. Jest! Mówisz, masz. Dziękuję. Dziękuję. Czy teraz będę mógł użyć również klucza na... Czekaj, ta? Niestety nie. Dobra. Idziemy wsadzić tą ćwierć dolarówkę do lornetki. No i okej. Fuck! Co jest? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Yeah. What the? What the hell is that? Nie wiem, stary, zobacz. Fate worse than death. Sprawdźmy. Abandoned, like every other place in this city. No raczej. O, a tam? Tu na dół też nic. Dobra. Teraz lewo. No boats. I pewnie zaraz kogoś zaczynę przez lornetkę. Dobiegnie. Jest ktoś. Wiedziałem. Co on ma? A, to jest do wspinaczki ten. Ice Axe. Get down. Ja nie spodziewałem się tego. No, ciekawe. Idzie, asasin, no. Jakiś asasinek. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. No przecież możesz zobaczyć, stary, wychyl się. O, w końcu. Sounds like a plan. Brzmi jak niezły plan, dobra. Dobra, już tam przebiegł, go nie widział, tak? No dobra, niech będzie. Stój, odwróć się, dobra. What the?
Ty, ale mi przypieprzyła, mordo. O co chodzi? Jak ona się za mną zjawiła? Z podziemi wyskoczyła? Bo to jest ona. Kenny jej walnie na łeb. Clementine. Clem? Please don't hurt him. A gdzie ten? Kenny Powells. Co, dała mi w mordę i co teraz, piątkę zbijemy? O co chodzi? You're not from Crawford. No raczej. Nie z tą rozmawiałem przez krótkofalówkę. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Ten jak Campi, zostaj. Zza winkla. Kenny stoi. Kenny, don't! No ładnie. No, he's with us. Jak to Mortal Kombat, jakaś babka. I będą zombiaki teraz biegły. No ładnie, żem narobił dymu. Who the hell are you people? Zapytałem pierwszy, o. I asked you first. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. I'm not looking for any trouble. No, dokładnie. Hi! No hi! You guys really aren't from Crawford, are you? Co to jest Crawford? I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? Yes. When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Przez dziewczynkę. Because there are no children in Crawford. Not anymore. Kto uruchamia dzwony? O. Yeah, that would be me. I knew it. Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us. Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raise the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. Genius, to ładna mądrala. To attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Jak to nie ma dzieci? A dobra, zapytajmy się o to. What do you mean, no children? Why not? No children? No elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around. No dokładnie, w sumie mają rację, nie? Well, just the opposite, when you think about it. Co w Crawford z nimi zrobiono? O. What happened to them? Well, you met some of them already. Aha, nabili na pal, no super. Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. Takie troszeczkę życie na krawędzi, nie? Kostkę skręcisz i dupą na pal nabijańsko będzie. Przysiadł na pal słowiański. No, nie cykaj, Clementine. Ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Szukamy łodzi, o.
hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You want to keep your voice down? Moronie ty. Moron. Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Idą zombiaczki. Great. Just wait. Isn't that the... Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Monica, is there a... Patrz, ta dzidę walnęła. Wow, zobacz, co ona robi. Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. I co teraz? Come on, make it fast. Dawaj, Clementine, nóżkę, no. Fuck me. I do góry. O, ładnie go wrzucił. One good jump, super. Spadłem. Jeszcze raz. No dawaj stary, pchaj to. On se idzie na spacerek zamiast pchać. No ładnie, ładnie. Do kanału, ty. O. Ku. Dawaj stary. Do kanału, hyc. I zadymka, co? A one nie spadną do środka? Faktycznie mieliście... Aha, rację, faktycznie mieliście rację, że to jest najlepszy sezon z serii. Clementine, can you hear me? Normalnie. If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. No to ładnie się zapowiada. Ładnie się zapowiada. Podróż. Shit. Dobra. Z prawej nic. Z lewej również nic. Nic, schodzimy. Ja ogólnie bym poszedł górą, nie? Przeczekał to, aż one se pójdą. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Idziemy dalej. O! Powoli, stary, bo się zabijesz. Skręcisz kostkę, już nie będziesz w Crawfordzie. 100% będą jakieś w ściekach leżały, nie? 100%. Fuu. Zawsze mnie to interesowało. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Kiedy, gdzie i kto by to wybudował? Zawsze w filmach są kanały, w których się chodzi. Gdzie, kiedy i kto i za jakie pieniądze by to wybudował? Weźcie mi, powiedzcie. Ja nigdy tego nie rozumiałem. Wielkie te kanały, tam się chodzi, tam żółwie ninja mieszkają itp. itd. No, co my tu mamy? Zawór. Słychać jakieś zombiaki. Aha. Dobra, kucnij stary. Co oni znaleźli tam? Dobra, po cichaczu. I co teraz? Odkręcimy.
Dobra, to w drugą stronę pokręć, stary. Dobra, idzie. Stuk, puk, stuk, puk. Woda leci, super. No raczej. Ups. Dobra, ściągnąłem ten zabór. Musimy iść teraz założyć go z tamtej strony, tak? Czekaj. Mogę tędy przejść w koło? O, super, rewelacja. Chyba rewelacja. Cicho. Po cichu. Colak! Normalnie użyj, o, właśnie. Zrób dźwignię, stary. Cicho, poszło. No i dobra, ciśniemy dalej. I teraz musimy się rozejrzeć powolutku. Dobra, jednak nie trzeba było się rozejrzeć. Możemy założyć bezpośrednio tutaj zawór. Dobra, dajmy test znowu w prawo. Co się stanie? O to chodziło? Dobra, spierdzielamy. Kucamy. Zamykamy za sobą drzwiczki. Najlepiej by było zamknąć jeszcze za sobą drzwiczki. Ale chyba jednak się nie da. My zrobimy po prostu kółeczko. Dobra. One idą w tamtym kierunku, bo słyszą po prostu jak ta woda się leje. Super. Ile ich tam było sztuk? 4 już poszły. Idzie 5. Czy jeszcze coś będzie? Ja poczekam. Może być jeszcze, że na końcu ktoś idzie. Dobra. Jeden został. Cholera. Pora ruszać. Oczywiście, że tak. A to tego zjedli. Chucka, Norrisa. No pewnie, ale nie sprawdziłeś, czy jest ta kula, co nie? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. A co się dalej wydarzy? 200 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, cześć!